Po pierwsze, sposób przekazania informacji przez pana Wiśniewskiego tutaj, w naszym przypadku panu wójtowi, poprzez media, nie poprzez rozmowę, ich spotkania w aglomeracji opolskiej, gdzie można było tą informację wójtom i pani burmistrz przekazać w normalny sposób koleżeński, jak tak to miało miejsce za czasów prezydenta Zembaczyńskiego, gdzie gminy były partnerem w rozmowach z prezydentem Opola. Te relacje były inne, bardziej ciepłe, aniżeli są teraz. Powiększenie granic Opola nie zahamuje migracji młodzieży za granicę. Te dwa sołectwa były związane z naszą gminą. Mieszkańcy, ludzie, społeczeństwo jest dla nas ważne. Społeczeństwo straży, społeczeństwo szkolne. W Chmielowicy się też traktuje wszystkich porówno. Jak wiemy, inwestycje, które są poczynione przez te kilka lat. Osiedle tych domków jednorodzinnych, infrastruktura na tym osiedlu. Mówienie pana Wiśniewskiego z OZO, gdzie na spotkaniu w Chmielowicach powiedział, że on dopłaca do ZOO 90 milionów złotych rocznie. To pytanie w jego stronę. Jeżeli on następnym mieszkańcom odwiedzającym te ZOO da ZOO za złotówkę, to ta wartość utrzymania tego ZOO wzrośnie. I skąd on te środki finansowe weźmie? Której jednostce w Opolu, w którym miejscu w budżecie wytnie jakąś kwotę i wrzuci do ZOO? To się dotyczy też tak samo MZK. Mamy teraz wyliczenia rocznie, ile kosztuje utrzymanie dwóch linii, gdzie przy włączeniu do Opola dwóch sołectw te bilety będą ulgowe, będą to bilety cenowo miejskie, no to utrzymanie wzrośnie, tak? Teraz płacimy bodajże 240 tysięcy rocznie MZK. Moim zdaniem, no znów pan prezydent będzie musiał gdzieś komuś przyciąć, dołożyć do spółki. Ha ha ha!